ja chyba muszę się wreszcie do was odezwać, bo normalnie południe, po tej burzy, po tym wszystkim i zaczęły się pokazywać ryby, panie i panowie. Druga ryba, truskawka Tandem Bite, zaraz wam pokażę zestaw. Chciałem sobie przykombinować, no ale takiego, że takich rzeczy to ja się nie spodziewałem. Mamy pięknego karasia, 2220, 49 cm, to chyba moja życiówka karasia, musiałbym to zbadać. Ale przepiękny karaś, popek, dwunastka, zasypany samą kukurydzą Tandem Bite'a truskawkową, doskonała truskawka, dwunastka popeczek i mamy taki efekt. Powiem wam, że jestem strasznie szczęśliwy z takiej ryby, bo jak wiecie, jesteśmy na tej wodzie, zresztą potem wam będę opowiadał, bo teraz jeszcze się do was nie zebrałem dzisiaj, a jak wiecie, jesteśmy już od wczoraj. No ale powiem wam, zestaw wywieziony 2 godziny temu, zasypany samą kukurydzą i mamy naprawdę świetny efekt. Z prawej tam miałem pomarańcze z kałamarnicą tonącą plus dwunastkę, popka truskawkową i mamy taki, był leszczyk, no ale ten karaś to mnie naprawdę niesamowicie uszczęśliwił. Taka ryba, 2220, więc może 2 kilo to nie jest ogromna ryba na zestawy włosowe, ale powiedziałem, że na ten zestaw musi coś. Widzicie, truskawka Tandem Bite'a robi dzisiaj robotę. No, spadaj, dzięki bardzo. No, idziesz, nie idziesz? Masz czas, nie masz czasu? Może mu kawę zrobię? Ja wiem, że to była ciężka przeprawa, ale co to dla ciebie? Ładnie walczyłeś, pięknie. Dziękujemy. No, mamy południe, a tu się dzieją normalnie nieprawdopodobne rzeczy. Jesteśmy na tej wodzie tak trudnej, o której wam opowiadałem, tyle siedzenia. No i faktycznie może karpi nie mamy, może nie każdemu by to pasowało. Mi to jak najbardziej leży na tak trudnej wodzie. Kolejny raz truskawka z Tandem Bite'a. Ten zestaw, co widzieliście przy karasiu. Ale szarpie się. Mamy tym razem trochę większego leszcza. Tamten był mały, więc nawet wam jakoś się przy nim nie odzywałem. Ten już ma 50, ile on miał? 58 cm, więc już troszeczkę ładniejszy. I co? I kukurydza tandemowa, zasypane, wywożone udeczką, no bo dzisiaj wieje. Nie wiem, czy już widzieliście gdzieś na filmie, chyba jeszcze nie. Udeczka pięknie działa. Dzięki, oczywiście zakupiona nie została z Allegro od mojego dobrego kolegi. Jak chcecie wiedzieć jakiego, to zerknijcie na film z zawodów, on tam drugie miejsce miał. Zresztą on te zawody rozwalił też tą udeczką, więc jak ktoś mi kiedyś powie, że te udeczki chińskie są słabe, to... Ale to o tym sobie pogadamy na innym filmie. W każdym bądź razie mamy kolejną rybę. Może rybkę, ja się bardzo cieszę. Piękny leszcz. Już nie będziemy go męczyć. Wreszcie wam pokażę, otworzę się już wreszcie z przynętami, z tym wszystkim, bo wam to wielokrotnie obiecałem. Pokażę wam, jakie miksy na ten rok będę szykował, bo jesteśmy oczywiście na tej wodzie, wreszcie mogę coś wam powiedzieć. Jesteśmy na tej wodzie, tak jak ostatnio z Dawidem walczyłem, że ten cykl amurowy rozpocznę w szukaniu tego prawdziwego dzikiego amura, żeby pobić wreszcie to swoje pyby, 17-kilowe amura. No i znowu dotarłem, jesteśmy tylko na jednym miejscu z boku, ale jesteśmy troszeczkę większą ekipą, jesteśmy w 4 osoby, 8 wętek, więc no na razie powiem wam, po pierwszej nocy całkiem nieźle, w nocy była burza, którą coś tam widzieliście, kawałek wam coś tam postarałem się nakręcić. Widzieliście pierwszego leszczyka, który nie był za wielki, nawet go nie ważyłem, nie mierzyłem, bo był mały, to od razu tam coś tam wam pokazałem, nawet nic nie gadałem. Wziął na, wiecie co, bo tak, stały zestawy całą noc, takie większe u nas i pomyślałem sobie, że je troszeczkę zmniejszę. I tamten leszcz wziął na pomarańcze z kałamarnicą,
wziął na pomarańcze z kałamarnicą, tonącą, pół tam było chyba 16 z tandema i dopiąłem do tego truskawkę 15. Ta poszczynęta była dużo, bo tych piupikiwań się coś tam działo, coś tam się nie działo. Więc postanowiłem, że zrobię sobie taki mały przyponik na kulkę 12 truskawkową, dwunasteczkę, widzieliście, że jest taki mały, no i powiem wam, że jakiś efekt tam się pojawił po tym leszczyku, bo złowiłem nową życiówkę karasia, 2220, wcześniej ta życiówka była kilo 300, więc przebita bardzo mocno, złoty medal zresztą, bardzo fajnie, bardzo się cieszę z takiego karasia, przepotężny, ja takiego jeszcze nigdy w życiu nie widziałem, więc genialny, bardzo się z niego cieszę. No i jak widzieliście, pojawił się leszcz 58 cm po tym karasiu chyba z 2 godziny, więc ja wiem, że może dla niektórych takie ryby, jeżeli chodzi o karpiowanie, nie są ważne, ale powiem wam, że jak jadę na taką wodę, wiecie, że ta woda jest trudna, dzika i tej ryby nie jest tutaj za wiele, zwłaszcza tej dużej, to ja naprawdę z takich ryb się bardzo cieszę. Więc na razie mamy te trzy ryby. Pokażę wam, jak to się stało, że tutaj, czym ja sypałem od wczoraj, czym sypię i jak tutaj będę przyszykowany, bo jak wiecie, w czerwcu jeszcze tutaj będę robił wyjazd, w lipcu będę robił bardzo długi wyjazd, ale do tego sobie będziemy dochodzić. Więc co jest u mnie podstawą na takim łowieniu? Wiadomo, że kukurydzę. Wielokrotnie kiedyś, dawno temu gotowałem kukurydzę, ale dałem sobie z tym święty spokój i zacząłem używać. Ona w pewnym momencie dawała mi efekty. Zacząłem używać kukurydzę z tandem bajca, ale nie zwykłą, już gotową, tylko kukurydzę tandem bajca doskonałą truskawkę. I powiem wam, że zapach tej kukurydzy, dużo osób mówi, że to jest chemiczna kukurydza. To jest naszprycowane jakimś nie wiadomo czym. Oczywiście, no to musi być chemia jakaś, skoro jest to w takiej paczce, tak? Ale powiem wam szczerze, że jak kupuję tą kukurydzę truskawkową, to ona tak pachnie, że to jest głowa mała, więc ja w nią wierzę, bo ona daje mi efekt. Więc zaczniemy sobie już tego miksa szykować. Jak wiecie, dzisiaj mamy sobotę, ja siedzę do poniedziałku. Tego może zrobimy, nie wiem na ile on będzie. Takie dwie łyżki, 2,5, o, 2,5 łyżki na razie damy, to jeszcze zostawimy. Bo jakby co, może jeszcze damy trochę, zawsze jakby co możemy sobie go dorobić. Więc kukurydza taka jest u mnie podstawą. Jeżeli nie wierzycie w takie kukurydze, proszę bardzo, jeżeli chcecie, żeby ona pachniała, to jest świetne rozwiązanie. Ja oczywiście, bostery bosterami, ja CSL jest dla mnie, no po prostu lubię, wierzę mu, że tak to nazwę i zaraz do tego sobie dojdziemy. Ale mimo tego, że ta kukurydza jest truskawkowa i pachnie, tak samo dosypujemy orzecha tygrysiego, którego, no wiadomo, nie będziemy za dużo go sypać, no bo orzech jest bardzo ciężko strawny dla ryby. Mimo to ja tam na tej wodzie jakoś nie boję się go mocno dawać, bo jak tutaj amur w to wejdzie, to powiem wam, że jak on żre, to już wyżre wszystko. Więc orzecha. Zaraz to sobie zmieszam, zobaczę jak ta proporcja wygląda do tego tutaj. No może jeszcze troszeczkę, ale nie za dużo. Tutaj już niech ten sobie taki mały zostanie. No więc orzech tygrysi, ja orzechów tygrysich zapachowych, słodkich nie używam. Oczywiście w ofercie tamte bajca one są, ja ich nie używam, bo ja lubię tego zwykłego. Zresztą zaraz też zobaczycie dlaczego. Co dalej? Co ja używam na tą wodę? Oczywiście pytaliście wielokrotnie, na Instagramie pisaliście, skąd ta kałamarnica z pomarańczą, która robi ci takie wyniki. Proszę, odkrywam wam historię. Macie tą pomarańczę z kałamarnicą, odkrycie. No powiem wam, że zapach ten jest niesamowity, mimo to, że tu go nie chciałem użyć. Dlaczego? Dlatego, że chcę tutaj podjechać ze słodkimi, szukam tego amura. Ja nie mówię, że na to nie weźmie amur, ale z mojego doświadczenia amury zawsze słodko. Więc macie odkrytą, jeszcze nie pokażę wam dzisiaj, bo mam jeszcze pomarańczę z kałamarnicą, zawsze używam tą tonącą w zalewie, ale nie mam, nie zamawiałem, bo nie była mi na ten wyjazd potrzebna. Ale dobra, wróćmy do tego miksa. Co jest dla mnie standardowe z tej serii niższej tandema, czyli kulki kukurydziane. One pachną po prostu no, genialnie. Ja lubię bardzo takie kulki, więc nie sypię całych, ale parę połówek
Nie trzeba ich kroić, można je rozgnieść, one są mięciutkie, bardzo ładnie sobie będą pracowały. Możecie kroić, nie musicie, mi to tam akurat nie robi różnicy, parę kulek. Ja całych nie sypię, bo no nie oszukujmy się, jeżeli robicie szybkie zasiadki, to takie kulki jak widzicie teraz rozgniecione, lepiej żeby były szybciej pracowały sobie, no żeby to wiadomo, no będzie to bardziej na pewno efektywne. Dobra. Jeszcze trochę. Albo tym samym. Widzicie, jak teraz mam fajnie, mam operatora kamery. Jakbyście chcieli odkryć historię, kto to jest, to macie Instagrama podpiętego. Jak coś będzie brzydko nakręcone, to wiecie, do kogo się przyczepić. Zawsze prościej i raźniej razem, wiadomo. Dobra. I takich kulek, tych kukurydzy, tej słodkiej kukurydzy, ja sobie nie żałuję. Oczywiście można dać więcej, no bo tutaj mam paczki tylko kilogramowe. Ja większych nie kupuję, bo nie chcę, żeby mi tam wietrzały. Więc taka paczka to zależy, gdzie jadę, bo jak jadę na łowisko Chwałowice, no to ja tyle nie sypię. Zresztą sami wiecie, ile ja tam sypię tego. Ale tych jeszcze sobie zostawimy, może tu jeszcze trochę jest. Ale coś, co testuję, jeżeli chodzi o tandem bajce, to wam się przyznam. Mleczna morwa. Powiem wam, że to tak pachnie, że no nie mam po prostu słów na tą kulkę. Boże, czujecie? No, fajnie, nie? Pachnie to po prostu genialnie. Takich kuleczek też parę, one też są mięciutkie. To jest ta wyższa seria tandema, więc one są już troszeczkę na pewno bardziej efektywne, ale ja je oczywiście używam tylko do sypania. I parę też sobie takich gnieciemy. Mówię, można kroić, ale to jak komu jest wygodnie. I to tam raz kroję, raz rzucam, chociaż na tej wodzie chyba wolę, żeby sobie były takie pogniecione, rozwalone i żeby szybciej sobie pracowały. No i chciałem wam jeszcze powiedzieć, że każdy z nas, bo siedzimy w czwórkę, używa co innego, łowi inaczej. No i tak naprawdę jedyne ryby pojawiły się u mnie i nie w jednym miejscu, pojawiły się w dwóch miejscach, bo pierwszy leszczyk był na prawym kiju, potem karaś i drugi leszcz był na lewym. Ja mówię, tak jak mówiłem, ja wiem, że to może nie są ryby, które wszyscy oczekują, no. Słuchajcie, jedziecie na dziką wodę, ja cieszę się z każdej ryby, jak ja zawsze to mówię. Oczywiście, jakby to był 30 leszcz przez dobę, no to już bym się zdenerwował, tak? No bo pogodę mamy, dzisiaj jest trochę wiecznie. Na szczęście kupiłem sobie łódeczkę, więc ta łódka też nie jest jakaś najbardziej na świecie, nie wiadomo jaka zawodowa, ale jak dla mnie jak najbardziej wystarczy, powiem wam, że jestem zachwycony. Kupiłem ją używaną, już myślę, że wiecie od kogo, jeżeli sobie sprawdziliście. Film z zawodów możecie sprawdzić. Używam tej łódeczki, na noc będę wywoził z pontonu, wczoraj wywoziłem z pontonu, ale dzisiaj jak mocno wiało, to taka łódeczka za te pieniądze daje sobie radę świetnie. Genialnie. Dobra, i myślę, że tej wystarczy już tyle. No i teraz to, co lubię najbardziej, że tak powiem. Jeszcze sobie to wymieszamy. No, wygląda to naprawdę bardzo efektownie. Kulki pogniecione, jedna mniejsza, większa. No ta kukurydza truskawkowa, ale powiem wam, niczym to jest zalane, a to po prostu już tak pachnie, to tylko dostrzelać. CSL, mam bananowy krem i mam doskonałą truskawkę. Powiem tak. Doskonała truskawka jest kukurydza zalana, nie chcę ich mieszać, bo chyba bez sensu, nie wiem, ja zawsze wlewam jedną, nie mieszam już tych zapachów, chyba że łamię czymś śmierdzącym, ale ja lubię słodkie, więc weźmiemy sobie może bananowy, on mi się wydaje jeszcze słodszy jak truskawka, no i zalewamy. Każdy zalewa ile uważa, to jest płynne, to ma w tym leżeć, myślę, że wystarczy. To nie jest booster, to nie ma się kleić, ale powiem wam, że jak to poleży, zobaczcie ile tu tego jest. Zobaczcie ile tego tu ścieka. I to wszystko wejdzie w naszą kukurydzę, w nasze kulki, zobaczcie.
Za godzinę tego nie będzie. Wszystko to wejdzie. Ja sobie to ładnie jeszcze wymieszamy. Najlepiej powiem wam, że jeżeli używacie takiego CSL-a, to polecam, jak zalewacie sobie kukurydzę i jest tego więcej, co godzinę, nawet jak to leży, przemieszać sobie, a nawet jak przed wyjazdem jednodniowym, jedną nockę czy trzy dni, w takie wiaderko sobie w domu przyszykować, zamieszać to i niech to w tym leży i zamknąć. I niech to sobie po prostu zasysa. Nie musicie tego lać całe butelki, bo naprawdę nie ma takiej potrzeby. To jest tak intensywne, jest to taka ekonomia, że no moim zdaniem Boster nie każdy da. CSL dla mnie jest, no jest po prostu lepszy i ja mu wierzę. Zobaczcie, jak mało wlałem, a jak kolor zmienił. No jest to po prostu, mówię, to jest bardzo intensywne, bardzo efektowne. Tak to wygląda. Powiem wam, że chyba teraz nie będę wam zestawów pokazywał, bo jeszcze muszę się zastanowić, co na nie będę zakładał, bo na noc na pewno nie będzie wjeżdżała truskawka 12, no bo na noc te zestawy większe muszę ustawić. Co tam się pojawi, to sobie jeszcze pomyślę, zobaczymy. Czym sypię, jakiego miksa widzicie, to już teraz macie. I powiem wam tak, taka ilość, jaka tu jest, czyli pół takiego wiaderka, no trochę mniej niż pół, to jest... Ile tego jest? Ze 4 kilo, może 3, wszystkiego razem. No to tutaj na... Trzeba pamiętać, że nadal mamy jeszcze maj. No to tutaj w maju mam na 4 wywózki. Oczywiście jak nam na noc, bo dzisiaj jak były te leszcze, ten karaś, to wywoziłem sobie tą łódeczką elektryczną, to tam sypywałem trochę tego miksa. Trochę jeszcze doładowałem kukurydzy, trochę kulek już mieszałem. Tego miksa już wam dzisiaj zrobiłem sobie na świeżo, niech sobie poleży do wieczora. No i wieczorem sobie już popłyniemy i z pontonu sobie wywiozę. Może jak mi się uda, ale nie obiecuję, bo zobaczymy, czy będzie wiatr. Bo jak będzie, to no, nie będę tego w stanie zrobić. Może was zabiorę ze sobą, pokażę wam, jak ten CSL, co on tam robi w wodzie. Chyba że operator ze mną popłynie, może się tak uda, jak pogoda pozwoli, to popłyniemy i w ogóle już będzie genialnie, no bo będziecie mieli wywózkę, że tak powiem, bardzo fajnie nakręconą, no bo jak płynę sam, no to już nie jest takie proste. Pytaliście jeszcze wielokrotnie, już także to już tutaj uzupełnię, o kulki, dlaczego używam zalewane. Słuchajcie, no weźcie na to popatrzcie, na przykład na turkę, którą bardzo lubię, doskonałą truskawkę, no patrzcie, jak to wygląda. No ja po prostu uważam, że kulka taka zalana no będzie pracowała dużo lepiej i dużo dłużej. Ja ją wyciągam po nocy z miejsc zamulonych, a ona po prostu jeszcze tą truskawką pachnie. Można sobie też troszeczkę nacinać, dlatego robię bałwanki, trochę tego, trochę tego. Zresztą zestawy wam pokażę wieczorem, nie będę teraz już nie wiadomo czego tam kręcił. Miksa macie, pokazałem co i jak. Zestawy pokażę na noc, jakie będę woził, bo teraz już widzieliście po rybach zestawy. Na pewno nie zostawię tej dwunasteczki, no bo dwunasteczka chciałem spróbować na noc. Zadziałało. Bardzo się cieszę z tych ryb. Mimo to, że tak jak mówię, no leszcz miał 2900, chyba 2920, więc waga leszcza całkiem niezła, 58 cm. Więc bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Na tą chwilę dzięki wam bardzo. Ja wracam do swojego łowienia i do chłopaków. No i jeszcze myślę, że ze 2-3 godziny zaczniemy się na wieczór szykować. Może się uda, to popłyniecie dzisiaj wieczorem na wywózkę ze mną. Myślę, że się uda. No i wtedy zobaczycie, co to potrafi robić w wodzie przy samym zanęceniu.
No, dzień dobry. Nie witałem się jeszcze z wami dzisiaj, bo niestety jeden z naszych towarzyszów się pakuje. Jeden towarzysz wczoraj się spakował po nocce. Więc no nie chciałem jeszcze dzisiaj tutaj nic opowiadać, zwłaszcza, że po nocy nie było co opowiadać. Jakieś tam dwa popiknięcia u Dawida. Na lewej wędce za godzinę na drugiej i było tyle. Noc żeśmy przespali. Była całkiem chłodna. Bez efektów. No i znowu przyszło południe. Rano przewiozłem zestawy. Troszeczkę je zcieniłem, czyli to co pokazywałem wam wczoraj. Kulka dwunastka, popek tandem bite z truskawka. Zasypane tym miksem, który wczoraj robiliśmy. No i mamy taki przyjemny dla mnie, bo ja tyle takich ryb tutaj nie łowiłem. Taki przyjemny efekt. Ten karaś dużo mniejszy od tamtego. Nie wiem, kilo z haczykiem ma. Z ciekawości go zważę i wkleję wam wagę w lewym górnym rogu. Teraz sobie zobaczycie. Jak będę film montował, to wam wkleję. Zaraz go zważymy. No bardzo ładna rybka. No. No i co ja mogę wam powiedzieć? No ja jestem zadowolony. Czwarta ryba, znowu południe. Szkoda, że te większe nie chcą się uruchomić. No ale taki karasek. Ja tak w życiu tu karasiów nie łapałem. Chyba ze dwa czy trzy miałem może. No więc bardzo fajnie. No. Pogadamy sobie po południu, co tam, jak tam. A tymczasem trzeba wywozić zestaw. Deszczowo karasiowy Joker wypuszcza kolejnego karacha. No ten nie chciał zostać na kawę, ale ładnie poszedł. Gdzie te karpie, panie? Leszcze gdzie? Operator, gdzie karpie są? W wodzie. Kto jest tutaj towarzysz? Kurwa.
się. Spadł. Nie. Czekaj, jeden. Spadł. Nie mogę ruszyć go. Amut. Jaka to była amut? No i dobra, to jakaś relacja wreszcie dzisiaj, bo widzieliście przy Karasiu. Teraz to już powiem wam, humor mi się zepsuł, bo był amur. Tak podejrzewamy, że to był amur, no bo normalnie łódź podwodna. Zresztą tam kawałek widzieliście, bo branie trwało tak długo właśnie, jak tutaj amury biorą. Czyli piki, piki, zdążyłem włączyć kamerę, aż w końcu się rozpędził. Zresztą widzieliście. No, Daniel pojechał. Mamy niedzielę. Ojciec pojechał wczoraj, był na jedną nockę. Ja mam cały czas brania na tą samą kulkę, więc już nie będę się powtarzał, co to za kulka. No poszła duża ryba w każdym bądź razie. Sypałem, wczoraj bardzo dużo dosypałem. No i weszła. No i szkoda, że niestety, no Dawid już przyleciał z podbierakiem, bo był w przekonaniu, że wiecie, no leszcze brały karasie piękne. No ale to tutaj nie było walki, tak? Ale tutaj w pewnym momencie ja podniosłem kija i no jak widzieliście, no dzwon, no stała łódź podwodna, normalnie w pewnym momencie nie szło go ruszyć, a jak wyciągnąłem go już trochę z lili, to on się w ogóle kapnął chyba na środku i stanął. No po prostu stanął jak dzwon. Myślę, że był na pewno ładny, ale walka typowo amurowa, takie pompowania szczytówki, bardzo powolne, nie był to karp, nie było to branie karpia. Swinger podjeżdżał, opadał. No, takie branie typowo właśnie tu amerowe, że on sobie to gryzł. No i co? No i w pewnym momencie uznałem, że szybko włączę kamerę, może się uda coś nakręcić. No i się udało. No, kawałek brania mieliście, tylko nie, że nie widzieliście, ale słyszeliście, bo kamerę nie zdążyłem nawet dobrze ustawić. Podszedłem do kija, no i już zaczął swinger spadać. No i mówię, chwila pompowania, no i wiecie jak to jest z amurami. Haczyk mały, bo zestawy na dzień zmniejszam. Właśnie szukam, sprawdzam, kombinuję. No i sprawdziło się ewidentnie, że małe zestawy, słodkie kuleczki, jakiś popeczek, jakieś coś, działa. Więc pamiętajcie, najważniejsze jest też to, żeby nie zrażać się. Dużo osób tak myśli, że jak są leszcze albo inne drobniejsze ryby w zestawach, to trzeba uciekać. Nie trzeba uciekać, bo to może być naprawdę dobre miejsce. Był na początku tutaj karaś, był leszcz, znowu karaś, a teraz przyszedł amur. No bo leszcze były. Ale ten jeden leszcz był z prawego kija. A. Więc ten jeden leszcz pokazał się na tym jednym. O to miejsce można się martwić na prawym kiju, co mam. Pojawił się jeden leszcz w pierwszy dzień, to był w ogóle pierwsza ryba, ta co widzieliście, ten najmniejszy leszczyk, co w ogóle nic przy nim nie mówiłem. To tam się pojawił jeden leszczyk na prawym kiju i koniec. I tam już nie było nawet brania. To o to się można tutaj już martwić, o to miejsce, tak? Ale jeżeli dzieje się coś takiego, że pojawił się po tym leszczu, już potem z lewej wędki ten karaś piękny, moja życiówka, no karaś naprawdę, na takiej wodzie w ogóle taki karaś to jest dla mnie duży sukces. Mówię, różnie do tego luźnie ludzie podchodzą, ale ja się bardzo z niego cieszę. Zresztą, że mam jakąś życiówkę. Chłopaki mi wiadra na głowę nie wylali na szczęście, no bo za karasia nie chciałbym dostać wiadra na głowę. Ale powiem wam, że... Ja to tylko czekam na te wiadro, wiesz o tym. Dawid mi w tego lata na tej wodzie wyleje to wiadro na głowę. Czekam i to nie takie mulice z tego stawu. Wyleje mi wiadro, ja bardzo o tym już marzę, naprawdę tego chcę. Mówię oczywiście o amurze, bo ja już wam opowiadałem wielokrotnie, że ta woda jest... Zresztą Dawid jest tak zwanym miejscowym, więc... Wie ja co się z czym tu je, ta woda jest jaka jest, tu się wiele ryb takich nie łowi. No i właśnie jeszcze największy ból jest tego, że jest wreszcie ona weźmie i nagle gdzieś się nie zapnie, wiemy jakie są amury i spadnie. No niestety, no tak to się zdarza. Noc, cisza, kompletna cisza, byliśmy lekko pod wrażeniem, bo u Dawida coś tam popikiwało. Najpierw na lewej, potem na prawej. I cisza. I całą noc, powiem wam, przespaliśmy. Wszyscy bez pika, bez wiatrów, już bez burz, bez żadnych niespodzianek. No i tak żeśmy pospali, że ja się obudziłem po 8. Chłopaki wstali chyba z godzinę po mnie, czy pół godziny. Ja najdłużej spałem. I... No ale my późno się też położyliśmy. Daniel to w ogóle zawinął wroty. No ale w każdym bądź razie, no noc... No noc
cisza. Ja byłem pod wrażeniem naprawdę, że noc cisza. Ale się wypogodziło ładnie. Tak, wypogodziło się, jest delikatny wiaterek. Jak widać, są jakieś brania, pojawiają się. Dawid przewiózł zestawy, uciekł ze swoich miejsc. Tylko mówię, to jedno miejsce, na którym on łowił, to tam w ogóle nic. Nic się kompletnie nie działo. Trochę w szoku też jestem. No ja jestem bardzo w szoku, bo Dawid w ogóle się nastawił na takie bardzo duże leszcze tutaj i nie ukrywam, że jestem zdziwiony, że się to nie działo, bo zrobiłem wszystko tak, jak kiedyś to robiłem i podczas tygodnia czy dwóch potrafiłem łowić tu po 20 takich dużych leszczy. Jak już wchodziły w to łowisko po dobie, no to one już stąd nie wychodziły, trzeba było tylko im dosypywać tony kukurydzy po prostu. I też dużo było sypane. No właśnie, sypane było dużo, słodko, ale nie tak, że to my co nie sypaliśmy orzechów, jakieś tony. Tak. Wchodziła kukurydza, Dawid wsypał dużo zanęty, tak jak ja zawsze robiłem, więc to wszystko pracujące. Peleciki małe, truskawkowe, jakieś kuleczki pokrojone na cztery, to wszystko było robione. Aha, płatki owsiane górskie zalane sokiem tym zagęszczanym, co się z wodą rozrabia, truskawkowym, więc to są rzeczy na tego leszcza tutaj, które po prostu co roku dawały zawsze na jakimś wiecie 100% złapanego ładnego leszcza i to nawet parę tych leszcz. No tutaj na tym miejscu w ogóle nie było aktywności ryby. Sprawdzaliśmy z Danielem echosondą potem u Dawida, to tam była tona ryb wczoraj wieczorem na przykład. Tony ryb po prostu było. Drobnice, ale to mógł szczupak stać przy tej drobnicy też, no nie wiadomo co tam stało. No tak, bo pokazywało dużo drobnicy nam, a parę sztuk większych. Ale to były też takie większe, że nie jakieś kloce, tylko tam Daniel wyregulował tak, żeby po prostu pokazywało coś większe niż uklejki, płotki, wiadomo, nie? Ale drobnicy to były całe łachy. No, drobnicy było od gromu. Więc no, Dawid dzisiaj pozmieniał miejsca. Jeszcze przynęty, można powiedzieć. Przynęty też, tak. Zrobił to, co ja zrobiłem wczoraj. Zobaczcie, jakie to ma bardzo duże znaczenie. Ja zawsze to powtarzam, że dużo młodych karpiarzy, którzy się uczy, albo i fachowych karpiarzy, ale jak jest fachowy karpiarz, już ma swoje i że on nie chce zmniejszać przynęt, nie chce kombinować, to taki karpiarz już tego nie zrobi, tak? Ja od lat też sobie obiecałem, że któregoś roku zacznę to robić, bo kiedyś to robiłem i efekty miałem lepsze, czyli większe przynęty na noc, mniejsze na dzień. I zobaczcie, co się teraz dzieje. Oczywiście. Skutki przynosi. Tak, zobaczcie, to przynosi jakie skutki. Dwunasteczka popeczek. Malutki haczyk. To jest czwórka w ogóle haczyk, co ja założyłem, ale to tamte haki to w ogóle rozmiarówka jest taka, że na przykład ja mam niektóre takie szóstki. W ogóle to one są maleńkie te haki. Do tego dwunasteczka popeczka. To zasypane tam jest full towaru. Full po prostu towaru. Jest to wszystko na słodko. No i to po prostu działa. No na dzień zmniejszyłem. Ten karaś o której godzinie? O 12 jakoś. No. Czyli zobaczcie, godzinę po karasiu, po przewiezieniu. Oczywiście nie wpływałem tam pontonem, bo na dzień nie pływam. Pływam sobie łódeczką, którą już tam wam wspomniałem, nabyłem od Daniela, bo ja zawsze, wiecie, byłem przeciwnikiem tych łódeczek, ale jeżeli mam możliwość kupienia takiej łódeczki za takie pieniądze i od osoby, której ufam, i od osoby, która używała ją półtora roku, i ta łódeczka nie zawiodła go ani razu, bo mi najważniejsze zawsze jest to, że bateria trzymała. Jeżeli mielibyście kiedyś wątpliwości, ja jeszcze zrobię o tym film, ale teraz tylko jedną rzecz muszę powiedzieć. Wcale do tych łódeczek, jak ona wyrzuca od góry, nie trzeba używać żadnych PV-ek. Ile zestawów ci wywiozłem? Ile sobie wywiozłem? Ani nie jeden. 6 chyba? Tak, ale ani jeden na miękkiej plecionce nie był zaplątany bez PV-ek. Trzeba tylko dobrze go tam położyć, zasypać odpowiednio. Ja wam to pokażę na którymś filmie. Więc pokażę, jak to wygląda. Naprawdę nie zrażajcie się do kupowania tych tanich łódeczek. Bo ja łódeczki za 1000, 2, 5, 15 bym nie kupił. Ja mam ponton kupiony za 1300 zł, to nie będę łódeczki kupował, no bo nie dajmy się ponieść. Ale już nie będę o tej łódeczce gadał, będzie o tym film. Zrobię dla was, bo na pewno będziecie z tego chcieli. Wracając do tematu, No, zmniejszanie przynęt. Zobaczcie, Daniel przynęt nie zmniejszał. Znaczy tam w pewnym momencie zmniejszył. Ale zmniejszył na popki 15 czy 16. Tak? Więc to jest nieduże przejście. A ja zmniejszyłem z kulek na przykład połowy 20 i połowy 15 na 12 pojedynczą. Zobaczcie, co się stało od razu. I dzisiaj zrobiłem to samo. Wstałem po 8. Od razu zmieniłem, chłopaki spali, ja tylko ściągnąłem, zmieniłem, nasypałem do łódeczki, bo na noc wstawiam pontonem. Dużą przynętę, chcę mieć dobrze położoną i chcę mieć 100%.
A tutaj przewieziony łódeczką Bach Karaś. Ja z takiego karasia się cieszę. Jak mam siedzieć o kiju, to się bardzo cieszę. No nie ukrywam. Ale przy takich karaś 2,20... A, no to 2,20 to już w ogóle, no bo ten, ten drugi miał kilo 150. Tak jest. Miałem wam powiedzieć, kilo 150, więc też wcale nie taki mały. Oczywiście już nie był taki okazały, ale ja jestem najszczęśliwszy na świecie z takiego karasia. Taki karaś też coś. No oczywiście, zwłaszcza, że to dzika woda, to jest bardzo trudny temat. Nie wiem, czy nie bardziej cieszył ten 2,20 jak leszcz jakiś. Nie, no ten karaś to oczywiście, że do leszcza to wiesz. Chociaż ten leszcz jeden to miał 58 cm, 3 kilo, powiem wam, też ładny, fajny. To ten, co widzieliście ostatni, to był leszcz na razie. No więc zobaczcie, działa zmniejszanie przynęt i czasami trzeba po prostu... Trzeba pokombinować, żeby łapać tą rybę. Dokładnie, Dawid pozmniejszał tak samo przynęty, no bo słuchajcie, łowimy do jednego wora, jak to się mówi. Trzeba tutaj ten, no więc jeżeli coś zaczęło... Ja zrobiłem jedną wędkę tak. Stało 6 wędek. Nie, nawet 8 wczoraj, bo jeszcze ojciec był. Stało 8 wędek, a grała jedna z zmniejszoną przynętą. A dzisiaj pokazała to, że mała przynęta łowi też duże ryby. Ja nie wiem, czy ten amur miał 18 kilo, 15 czy 20. Ja nie wiem tego. Ja wiem tylko tyle, że była to większa ryba. Na pewno nie miała poniżej 10 kilo, bo wątpię o pobycie tutaj takich. Bo amur u nas, jak wiecie, się nie wytrze. Chyba że ma warunki naprawdę, no to możliwe, ale nie będę już tego negował. Była to ryba na pewno większa niż leszcze i karasie. Nie był to karp, na 100% moim zdaniem nie był to karp. Nie, karp to on wyszedł. On wyszedł jak rakieta. Tutaj nie zahamował. Tutaj to była typowa, tak jak tutaj łapałem kiedyś te amury, typowa łódź podwodna. Kłoda. Powoli szła i pompowała, tak powoli pompowała, z bardzo dużą siłą. No więc pokazuje to, że czasami, nawet jak nie chcecie łowić tych mniejszych ryb, bo ja zgadzam się na łowienie leszczy czy karasi, ja to lubię, na takiej wodzie to lubię. Jakbym pojechał na Chwałowicę, no to nie. Absolutnie, niech one nie biorą. Ani karasi, ani leszcze. To jest już inne łapanie. Z takich dzikich wód, tak trudnych miejsc i takie wody niezarybiane, jak najbardziej. Ja to biorę z otwartymi ramionami i cieszę się tym. No zwłaszcza życiówka karasia, no jednak jest. No. Przyjechałem teraz już, widzieliście ostatni film, jak byliśmy z Dawidem, też z tej wody. Zobaczcie, jakie znaczenie ma przygotowanie. Wtedy nie byliśmy w ogóle przygotowani. I nie mieliśmy broń, dokładnie. Taki Dawid miał jedno piknięcie na lewej, potem przeniósł gdzieś wędkę na prawą, drugie ten i koń. I ja miałem chyba jeszcze jedno. No i ty miałeś pika, tak, co ci zaparkował brzegiem. Tak, i koniec. I to było tyle ryb. A teraz zobaczcie, co się stało. Jedna wędka i jeden pomysł, który mi wpadł, mówię, a zwiększę przynętę. Zmniejszę przynętę. No i to zrobiłem. I zadziałało. Więc no naprawdę czasami trzeba kombinować. Bo już nie liczę tego, że dało mi to karasie i leszcze. Ja się z nich jestem zadowolony, powtarzam 55 raz. Wy jakbyście nie byli, to trzeba uzbroić się cierpliwość i pracować, wozić i pracować. Ale mała kuleczka, tandem bajt, słodziutka truskaweczka, mała, atrakcyjna, w tonie, której tam leżała tego towaru, proszę bardzo. Wyjechała naprawdę bardzo ładna ryba. Bardzo żałuję, że nie mogę wam jej pokazać. Bardzo jest mi przykro z tego powodu. Sam bym chciał zacząć takiego wielkiego knura już. No, ja już dawno takiego nie miałem. Nie mówię o takich amurach, wiecie. Takich, ja mówię już o takim prawdziwym, dzikim, wpuszczonym tutaj 20-30 lat temu. Takim klocu, no. Takim klocu, takim już co ma 20, tak jak tamten, co kiedyś miałem, opowiadałem wam, 17 kilo, 14,5 takiej świni ulanej. A wiem, że tutaj takie pływają. Jest ich może nie za wiele, może ciężko się je łowi. Może też ich nie jest tak, jak to też no mądre. No. No dokładnie, no na takich wodach to się łapie inaczej. No. No inaczej jest, po prostu. Nie są głupi, jak to się mówi. Zobaczcie, ile lat jeździ człowiek na Chwałowicę i ja tam nigdy nie miałem większego amura jak 9 kilo. A wiem, że są, bo widziałem, że łowią czasami, ale zdarzają się raz w roku. A co mówmy o dzikiej wodzie, tak? No, więc takie krótkie podsumowanie dzisiejszego dnia. Dawid poprzewoził zestawy, pozmniejszał przynęty. Oczywiście, jeżeli Dawid coś złapie, też wam pokaże przynęty, bo nie będziemy wam pokazać czegoś, co nie jest efektywne, bo podejrzewam, że jeżeli Dawid cały dzień dzisiaj nic u niego się nie pojawi, to już będziemy się zastanawiać, co u Dawida zrobić, żeby się też pojawiły. No bo to wędka moja prawa zaczęła pierwsze granie, ale skończyła. I teraz całe moje granie odbywa się na lewym kiju. I teraz co jest tutaj przyczyną? No będziemy kombinować, na pewno sprawdzać.
miejsca są naprawdę blisko siebie. Wiecie, że ja tego nie robię. Zawsze wędki rozjeżdżam jak najszerzej mogę. Ale tutaj tego nie zrobiłem. Tutaj tego nie zrobiłem, nie ukrywam. Bo tak mi przypasowały te dwa miejsca, że no po prostu zostałem w nich. Łącznie na razie wrań, no bo już nie liczymy popikiwań. Nie, tego się nie liczy. To ja mam tak, 4 ryby na brzegu, 2 leszcze, 2 karasie, 1 branie. Wczoraj miałem wieczorem opad prawie do zera i się nie przypiął. To można już liczyć jako jakieś tam branie. Coś tam pociągnęło, ten ciężarek przesunęło. No i teraz to, co widzieliście w połowie, czyli jest 6 brań. Czyli ja miałem 6 brań. No to jak na tą wodę, powiem wam, to komercja normalnie. No to tutaj na tą wodę, na kulki, to jest komercja. To niesamowite. No dobra, więc, dobra kulka. Dobra kulka, no. Tak. No powiem wam, że naprawdę kombinowanie czasami z jakimiś nieprawdopodobnymi rzeczami, czasami te proste rzeczy są najlepsze. Zasypanie, zalanie czymś słodkim. Dlatego ja używam Tandem Bajca, bo on ma wszystko, co mi pasuje. Tam nie ma jakichś strasznych, niesamowitych, dziwnych jakichś takich rzeczy. Tam, no to mysłów nie ma jakichś dziwnych. No, ta truskawka ładnie pachnie, delikatnie, jest słodka. Jest słodka, ładnie pachnie, ładnie się prezentuje. Oczywiście mam też tonącą, ale te zwiększam te przynęty na noc, a na dzień już zmniejszam. Oczywiście tutaj z biegiem czasu im cieplej, to nie będę już tak tych przynęt może zmniejszał na dwóch kijach. Będziemy próbować inaczej. W każdym bądź razie naprawdę, czasami nie trzeba zakładać 7 kulek, 20 na włosy, żeby łowić duże ryby, naprawdę. Czasami trzeba łowić też małe, żeby przyszła duża. I tyle w temacie, jeżeli chodzi o moje zdanie. Chcesz się do tego odnieść? Nie ma nic do podważenia. Który tam? Opa, jest. Siedzi. Trzyma. Odpiął, nie, to tak ma być. Patrzcie, co tu się robi. Przewiezione zestawy, to jest dzisiaj miejsce. Ja w życiu tutaj karasi na kulki nie... Ale piękny. Ale patrz, mózg wbił tam też. Ale to gdzieś draśnięty był. Ale piękny. No, powiem ci, że grubo. Ja powiem wam, że ja tu w życiu nie łowiłem karasi na kulki. W ogóle karasi nie łowiłem, bo one nigdy nie brały tutaj, tak? Ale zobaczcie, co oznacza zmniejszenie przynęty. I tyle dni Dawid nęcił, sypał. Zmieniliśmy mu miejsce. Ile ta wędka była w wodzie? 2 godziny? Trochę zasypane i proszę. I już wam go pokazuję. W końcu po 2 dniach. Pierwsza rybka. Zmiana miejsca. No i co? Kulka Tandem Bajca, kałamarnica z pomarańczą. Wjechała 12. Ciekawe, ile on ma. Kilogram ma na pewno. Ma. Ale jest napompowany. Mój taki nie był. Jest tak na żarcie, że to jest kino. Ładnie. No i widzicie, zobaczcie, co się dzieje w ogóle. Ja tyle lat łowię na tej wodzie, ja nigdy w życiu karasia tu na kulkę nie złowiłem. Ja na kulkę pierwszy raz w życiu taką rybę zapałem. I zobaczcie, co tu się odbywa. Dzika woda, kompletnie niezarybiana, w ogóle nie ma... To jest nieprawdopodobne w ogóle. To jest niesamowite. Ja jestem pod pełnym wrażeniem. No, zrób wyjątko jeszcze. Daj go wyżej. O. Ty, wiadro! A to nie życiówka. Jak nie? To nie życiówka. Nie, no nie będziemy się o karasie oglewać. Chociaż tutaj karasia złapać tak, to jest wyczyn. Ale się zassał. No idź. Niech odpocznie trochę, to na tym kiju. Na tym kiju to wiesz. Papa, dzięki ci. Uważaj na żyłki. Ja wam powiem tak. Ja wam powiem teraz parę słów. Bo widzieliście się niedawno z nami, godzinę temu? No, można powiedzieć. No, godzinę temu
z Dawidem przy macie, to ja wam tylko teraz powiem jedną krótką rzecz. Przynajmniej nie truskawka tandembajca. Znaczy truskawka, tylko że kukurydza. I teraz tak. Ten kanał będzie się nazywał Leszczowy Joker. Piękny. I karasiowy. I karasiowy. A dopiero rozmawialiśmy z Dawidem, że mamy więcej karasi jak leszczy, bo Dawid dołowił tego trzeciego, bo ja mam dwa. I chwilę po tym ten pan leszcz sobie przypomniał. No i tyle w temacie. Trzeba wywozić zestaw. No ale idzie pod kucie. Chyba zostałem pobity. Jest. No i witam was z powrotem. Następna rybka jest u mnie. Po przeniesieniu się na właśnie drugie miejsce. Ja ogólnie miejsce. Jestem na niego obrażony. No niestety. Karpiowego jokera pobiłem. W karasiu. O niecałe, nie, o całe 60 gram. Malutkie, równe 60 gram. Tak jest. Ale kto to miejsce znalazł? No po prostu mnie tylko wywiozłeś tam. No no. Teraz wam pokażę go, zaprezentuję jak on wygląda. Jaki to kabanek jest ładny. I tak samo, kulka, tandembajc, kałamarnica, elegancki. Ale piękny, no. Kurde, jakie karasie. Ja tutaj w życiu karasi nie łowiłem. To chyba będzie moja złota rybka, ci powiem. Ja bym takiego amura wolał z 28. Ale to, co się tutaj dzieje z tymi karasiami, to jest... Nie, karasie piękne biorą. Jestem w szoku. Po dwóch dniach w końcu zacząłem ryby jakiekolwiek łapać. Ale zobaczcie. Już spokój, spokój. Co ja wam powiedziałem o zmianie przynęty, zmniejszeniu przynęty i o zmianie miejsca znalezienia dobrej lokalizacji. Ja te karasie, które wszystkie miałem, łowię tylko z lewego kija, leszcze z prawego kija. I Dawida, ten zestaw, na który biorą te karasie, przysunąłem do lewego kija ile mogłem, żeby nie był też zestaw na zestawie, ale są bardzo blisko siebie. I zobaczcie, co się dzieje. Dwunasteczka, przecież karasi, ja nie wiem, może wy macie inne doświadczenia. Ja nigdy nie łowiłem karasi na kulki. Nigdy. Takich, on ma płetwę jak dłoń, to jest... Jak dłoń. To jest niesamowite, to jest po prostu, żeby takie karasie... Mówię, jeszcze żeby to... To leszcze to jeszcze dobra, kulki, leszcz w ogóle zasysa duże przynęty i bierze, wchodzi w łowiska karpiowe, ale takie karasie, skoro ja na tej wodzie łowię tyle lat, a takich karasie, ja miałem tu jednego karasia na zestaw włosowy na trzy kukurydze i to jeszcze wiele lat temu, ale to co się dzieje na tym wyjeździe, no to ja nie mam słów komentarza, no żebyście nie pomyśleli, że my jesteśmy na jakiejś komercji, bo... To nie jest komercja, to jest... Nie, to nie ma ryb, ta. Ale nie... To jest najlepszy dowód. Ryby są. Trzeba je zlokalizować i dobrze podać. Tak jest. I tyle w temacie. To my kończymy na tym. Wypuszczamy go do wody, niech se wraca. Robimy zdjęcia i niech płynie. Tak, niech se wraca do wody, niech żyje dalej. Nie, super ryba. Takie rybki to ja mogę łapać. Nawet za czym karpi, to nawet takie mogę łapać. Karasie, super anckie. Piękne, piękne. Nie. Ale zasał. Jaki on jest gruby. No i worek do góry, on pójdzie. Zapięty. Co zrobił?
Miałem żyłkę cię już. Ja widziałem, jak też żyłka podskakiwała. A nie, że podskakiwała, oni ciągną po wodzie. No i co? Piękne branie. Góra, dół, góra, dół, góra, powoli. Ewidentnie widać po żyłce, że przejechała na lewo. I podejrzewam, że już jest gdzieś zestaw zaparkowany. Ewidentnie się ryba nie przypięła. Truskawka, tandem bites, 15, oczywiście. Już nawet nie muszę mówić. Ta kulka to jakiś... Wiecie, co ta kulka robi na tym wyjeździe? No, podejrzewam, że zestaw jest zaparkowany gdzieś. No i jedna rzecz pewna, to nie był lecz, bo by się przypił. Zabrakło mi lekko słów. Skąd to się tu wzięło? Nie wiem. Skąd to... Nie wiem. Ale... To jest jedna z najpiękniejszych ryb, jaką złapałem na tym wyjeździe. Śmiało, śmiało, lej całe. Myślę, że możecie się domyślać, dlaczego Dawid leje tyle wody. Ja powiem wam, to nie jest monstrum. Powiem wam więcej. Leszcz ten największy, największa ryba tego wyjazdu miała 3 kilo zaledwie. To nie jest największa ryba tego wyjazdu. Ale nie ma ryby, która karpiowego jokera tak ucieszy. I Dawida. I Dawida. Znaczy wiecie co? Ucieszyło mnie to, co zobaczyłem, że zobaczyłem taką rybę tutaj. Ona nie jest duża, ale dla mnie i dla Dawida jest to taki szok. Jest to taki szok, że... To... Nie wiem. Patrzcie na to. Wierzycie w takie hity. Takie maleństwa, taką radość. Sobie, ale co? Tak, nie wyobrażacie sobie. Branie trwało, jak się zaczęło, ty poszedłeś do tego... Ja stałem u niego 5 minut. Branie trwało około 10 minut. Spokojnie. Zacząłem wam nakręcać to, co widzieliście, to tyle czasu trwało branie. Zapięty... Książkowo. Ja wam te przypony tandema pokazywałem. Hak... Na popka, ja wam to jeszcze pokażę jutro rano, bo dzisiaj już będzie za ciemno. Ale powiem wam, każda ryba jest książkowo zapięta. Coś pięknego. Czy wy to widzicie? Tak się dba o ryby właśnie. Dziesiąte wiaderko. Tak, Dawid bardzo o niego tutaj dba, bo... znaczy o każdą rybę trzeba dbać, nie będę oszukiwał, ale ja ubóstwiam te ryby. Dla mnie amury to są króle wód. Ale powiem wam, jaki on jest napompowany, jak on tam żar. Dla mnie każda jedna ryba jest ważna, tylko żeby wróciła do wody i żeby była zadbana. Dokładnie. O to mi właśnie chodzi. Dokładnie. Bo... Czy ty możesz robić mi zdjęcie? Tylko weź zrób tak, żeby wyglądał, że ma jakieś chociaż 5 kilo. Serdecznie zasłaniam teraz. Ja wiem, że dla wielu z was ja mogę się wydawać, wiecie, że się cieszę z takiej rybki, ale z tej wody... Wracaj maluszku kochany do domku i ja mam do ciebie wielką prośbę, bo ja zostaję jeszcze do jutra. Proszę przyprowadzić mi prababcię. Ale poszedł pięknie. Dzięki. Hej. Tyle w tym temacie. Dzięki. Ja jestem załatwiony. Ja tak samo. Dzięki.
i dobra, no i jestem po nocy, my z Dawidem już się zaczynamy pakować. Nie ukrywam, mamy godzinę 13:00, dzisiaj jeszcze brań nie było, nie licząc jednego u mnie w nocy. Czy w nocy, to już było tak szarawo się robiło, świtało troszeczkę, to była chyba z godzina 4:00. Podjechał swinger do góry, ale gdzieś tam w liliach zaparkował. Nie skończyło się to podniesieniem kija do góry, ale skończyło się to zaczepem, wyciągnąłem jakiś tam korzeń. Więc oprócz tego żadnych brań w nocy nie było. Oczywiście branie pojawiło się na tandemową truskawkę, 15. Tak, 15 popka. Co mogę wam więcej powiedzieć? Z tego wyjazdu jestem bardzo zadowolony. Myślę, że Dawid też. Myślę, że Dawid połowiłby tych ryb więcej, gdyby od początku chciał zrobić po prostu to, co mu mówiłem i nie chciałby kombinować, ale ryb nie będziemy łowić, jak nie będziemy kombinować, no nie oszukujmy się. Odratował się trochę wczoraj. Liczyliśmy na to, że dzisiaj jeszcze przyjdzie południe, bo przychodziła noc, robiła się cisza. Robiło się dzień, południe, robiło się ciepło, przychodził wiaterek, pojawiały się ryby. Oczywiście te ryby, tak jak widzieliście, nie były zbyt wielkie, chociaż te karasie, to jak na karasie, to były dla nas ogromne. No, ponad 2 kilo karasie, Dawida jeszcze ciut cięższy od mojego. Więc te dwa naprawdę bardzo konkretne. No jeden urwany amur, który jest, no jest mi bardzo przykro, ale to jeszcze, tak jak wam mówiłem, nie ostatnie słowo nie powiedziałem. Był mały amurek, jakby nie patrzeć, więc jest już pierwszy w tym roku maleństwo, ale cieszyłem się z niego jak dziecko. No łącznie mam 2 leszcze, 3 karasie, amurka, 2 puste brania i 3 puste brania i spinkę. Więc no całkiem nieźle jak na tą wodę, widzieliście wielokrotnie dużo filmów z niej. Tutaj do tej małej ryby też się ciężko dostać, bo jej po prostu jest tutaj mało. Więc prościej jest się tutaj dostać do dużej ryby, chociaż też to najprostsze, jak wiecie, nie jest. Trzeba tutaj poświęcić bardzo dużo sypania, bardzo dużo czasu i cierpliwości. Zestawy rano przewieźliśmy udeczką, już nie pontonem. Zasypaliśmy odrobinkę jeszcze na tych parę godzin. Chociaż myślałem, że będziemy się zwijać szybciej, ale jeszcze po cichu na jakieś branie liczymy. Czy to będzie duża ryba, czy mała, jeszcze na coś liczymy. Podsumowując, na tym wyjeździe 5 kg kukurydzy, 3 kg orzecha, 2 kg kulek. Jakie kulki? Pokazywałem, mleczna morwa i słodka kukurydza. To były kulki, które kroiłem, tymi kulkami sypałem. Kukurydza tandemowa, truskawkowa. Ja w nią wierzę najbardziej, lubię ją najbardziej. Dolewałem jeszcze do niej słodkiej kukurydzy, nie, doskonałej truskawki albo bananowego kremu, tak jak wam pokazywałem. Więc to jeszcze było po prostu, no pachniało po prostu niesamowicie. No najlepiej na tym wyjeździe, chociaż Dawid miał 2 karasie na pomarańcze z kałamarnicą z tandema, ale jakby tak popatrzeć, to u mnie truskawka tutaj rozwaliła system, bo zobaczcie, Daniel siedział z boku, używał już innych kulek i już nic z tego tutaj nie wynikało, mimo to, że łowiliśmy naprawdę bardzo blisko siebie wszyscy. No więc mi grały 2 wędki, na prawego kija miałem 2 leszczyki, te mniejsze, z lewego kija były dużo większe efekty. Ale nie ukrywam, że chyba za późno przeszedłem na popka na prawym kiju i może to być też efekt braku brań. W każdym bądź razie truskawka, która mnie normalnie zachwyciła na tym wyjeździe, szykuje się już do następnego, który też całkiem niedługo będzie. Będę na niego również tak przygotowany, tylko im się robi tutaj cieplej i im chcecie więcej tych amurów szukać, teraz mamy maj. Zaraz przyjdzie czerwiec, lipiec, już te miesiące będą coraz cieplejsze, te dni będą upalne i noce nie będą się robiły takie chłodne, bo noce, powiem wam, mieliśmy chłodne, więc ja wierzę w sypanie dużych ilości kukurydzy, orzechów, może orzechów nie za wiele akurat, żebyście tam nie pomyśleli, że trzeba wsypać 5 kg kukurydzy i 5 kg orzecha. Ja na tym wyjeździe i tak dużo orzecha, no tam niecałe 3 kg mi weszło, i tak dużo wsypałem, ale brań było tyle, że po prostu wiedziałem, że ten orzech nie zostanie wyniesiony przez drobną rybę, dlatego wolałem, żeby coś tam było. Ten amurek, co został wyciągnięty, ten mały przeze mnie, to powiem wam, że był tak obżarty, że taki amurek czyścił tam łowisko niesamowicie. A teraz wyobraźcie sobie, jak wchodzi taka łódź podwodna z 15-20 kg,
to przecież on tyle zje, co waży. Dlatego trzeba, no niestety na tego Amura, na takich wodach trzeba wsypać. Ja jestem takiego zdania. Oczywiście w lato, ja nie mówię o jesieniach, nie mówię o zimie. Temperatury mamy na dworze już bardzo fajne, więc można sobie już pozwolić na to sypanie. Na następny wyjazd będę musiał jeszcze bardziej przyjechać przygotowany, jeszcze większą ilością kukurydzy truskawkowej, może jeszcze trochę dogotujemy zwykłej, żeby ją mieszać, zobaczymy, bo w czerwcu będzie jeden wyjazd, tylko że dłuższy, może film będzie dwuczęściowy, ten będzie na pewno jednoczęściowy, mimo to, że troszeczkę może potrwać, ale będzie jednoczęściowy, będzie tych filmów może teraz troszeczkę mniej, ale będą po prostu dłuższe, bo chcę, żeby te filmy były bardziej rozbudowane, chcę Wam pokazywać te zestawy, chcę Wam pokazywać ryby, chcę Wam pokazywać, co robię i jak robię i jakie efekty mam z tego. Myślę, że to na teraz tyle. Ja już się z Wami, znaczy powiem Wam tak, zawsze na końcu filmu to powtarzam, zawsze. Jeżeli będzie ryba, to jeszcze się zobaczymy na tym filmie. Jeżeli już jej nie będzie, no to już się nie zobaczymy. My liczymy jeszcze mocno na to, która jest godzina, Dawid? 13 jest już? 13.03. No więc mamy już 13. No to jeszcze myślę, że wędki z półtorej godziny, dwie w wodzie, nie więcej. Ale dobrze wiemy, że z rybami bywa różnie, może się zdarzyć jeszcze wszystko. Jesteśmy tylko zdziwieni, że przedwczoraj było tak efektywny dzień w południe, bo brały te leszcze, te karasie. Wczoraj był jeszcze bardziej, bo Dawid miał dwa karasie, ja miałem leszcza, karasia i amurka i jeszcze spinkę jedną i jedno puste branie, więc było tych efektów jakieś tam troszeczkę. A dzisiaj mamy godzinę 13. Wczoraj chyba pierwszy leszcz też pojawił się koło 13 i te ryby nagle zaczynały brać tak blisko siebie, więc dlatego chcemy jeszcze z dwie godziny posiedzieć. Chociaż jakoś bardzo się nie spieszę, no ale niestety trzeba wracać do pracy. Więc co? No ja bym został na miesiąc, wiesz o to. Ja bym tutaj mógł całe lato mieszkać, gdyby była taka możliwość. No ale niestety takich możliwości nie mamy. No w lipcu będzie taki film długi, że ja do lipca jak normalnie nie złowię amura tutaj dużego, to ja zamykam kanał. Normalnie zamykam kanał. Ale ja go złowię. Teraz się robi gorąca woda. Już ma woda 24 stopnie. Co fałszywe alarmy robisz? No więc nie będę teraz przedłużał. Na tą chwilę się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że na tym wyjeździe, jeszcze przy kołysce, która już jest sucha, ale ja chętnie ją zamoczę, jeszcze się zobaczymy. Dawid myślę, że też na to mocno liczy, chociaż już Dawid namioty wszystko poskładał, tylko wędki w wodzie. Ja to oczywiście, jak to ja, mam jeszcze trochę składania. Bo ja zanim się pozbieram, to wiecie. Jest 13, a u mnie namiot stoi, ponton spuszczony, ale nie złożony. Ja to jeszcze mam chwilę. Więc w każdym bądź razie liczcie tylko na to, że jeszcze zobaczymy się przy kołysce. Jeżeli nie, żegnam się z Wami. I do następnego!